Hej, witam w czwartym odcinku serii Minecrafta bez modów. Jak widać, od ostatniego odcinka troszeczkę się zmieniło. Nie pamiętam tak naprawdę, na czym zakończyłem ostatni odcinek, ale przyniosłem tutaj piece i między odcinkami troszeczkę tutaj ogarnąłem, ściąłem trochę drewna. Jak widać, też po poziomie pobiłem się troszeczkę z potworami. I o, widzę, że jest noc, to może od razu się prześpię i zaraz pokażę, co się pozmieniało. O, zrobiłem oświetlenie do domu. Naprawdę wiele rzeczy się zmieniło. Troszeczkę pograłem między odcinkami. Przed tym odcinkiem, to znaczy po nagraniu trzeciego odcinka grałem może około jakieś 30-40 minut. Rozmnożyłem trochę krów, jak widać mam zdecydowanie więcej trzciny cukrowej. Mam więcej siana. W sensie pszenicy. No i tutaj wybuch mi creeper, co można zauważyć po tym, że tutaj plony są mniej więcej wyrośnięte i tam również są mniej więcej wyrośnięte. Tutaj musiałem zasadzić na nowo. Niestety nie zauważyłem go wtedy, kiedy właśnie się biłem z potworami, bo zbierałem pszenicę. Dlaczego zasadziłem ziemniaki? Ziemniaki zasadziłem dlatego, że poszedłem do wioski i zobaczyłem, że naprawdę bardzo fajna jest oferta u wieśniaka, że tam jakieś 20 ileś ziemniaków za jednego Emeralda mogę dostać za jeden szmaragd i bym bardzo, bardzo jestem zainteresowany tą ofertą. Dlatego właśnie ziemniaki zasadziłem. Zresztą to jest też dobre źródło pożywienia, no bo skończyło mi się jedzenie. Mięso mi się skończyło, więc zacząłem robić sobie chlebki. Tak teraz mam chlebek. Mam tutaj trochę trzciny. Mam też trochę skóry, ponieważ pozabijałem jakieś dzikie konie i krowy. No generalnie naprawdę sporo rzeczy zrobiłem. Mogę teraz rozmnożyć krowy. W dzisiejszym odcinku, a właśnie, jeszcze dach troszeczkę rozbudowałem. Co prawda na miniaturce z trzeciego odcinka. Tak, mogę w sumie to powiedzieć, bo trzeci odcinek w tym momencie... Ale jaskinia fajna. Trzeci odcinek w tym momencie jeszcze nie wyszedł, ale... To co teraz mówię, ten odcinek zobaczycie już po opublikowaniu trzeciego odcinka, czyli jutro o 18 również oczywiście. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli chcecie mieć materiał na bieżąco, a jeżeli się film spodobał, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście nie wiadomo, czy jeszcze się spodobał, ale warto i tak zostawić, bo z pewnością jest fajny. Tak naprawdę dom rozbudowałem, dobudowałem dach tylko na miniaturkę, potem go rozwaliłem, bo zrobiłem to na trybie kreatywnym, tylko pod miniaturkę. Dzisiejszym moim celem myślę, że będzie znalezienie diamentów. Aha, miałem krowę rozmnożyć, tak. Myślę, że uda mi się znaleźć jakieś diamenty, w sensie nie będę jakby całego odcinka poświęcał na szukanie diamentów, tylko bardziej zrobię to w jakimś cięciu krótszym. Że zejdę do jaskini i potem postaram się znaleźć diamenty i może to jakoś ładnie potnę czy coś. O, myślę, że taka zagroda jest zdecydowanie za mała jak na ilość krów, którą chcę mieć. To ja myślę, że to zdecydowanie. Ja nie rozróżniam tych ziemniaków, które są wyhodowane w tej nowej wersji. Wiem, że te są na pewno wyhodowane. Te są chyba wyhodowane. Te dwa są wyhodowane? Tak, dobrze trafiłem, ale naprawdę one się mało różnią. Tak jak jeszcze to stadium, czyli stadium szóste, różni się od stadium siódmego, tak jak dobrze to tutaj widać, to na tych nowych teksturach ziemniaki akurat nie zbyt dobrze rozpoznaję. No okej, no ja tutaj nie mam zbyt dużo do roboty, tutaj jest jakaś fajna jaskinia, więc myślę, że przygotuję się na zejście do kopalni i zrobię w międzyczasie cięcie i pokażę... Dopiero jak będę już przygotowany, zejdę może chwilkę w dół i jeżeli nie natrafię na nic ciekawego, to zrobię cięcie dopiero aż zejdę na jakieś głębsze poziomy. Hej. Okej. Myślę, że jestem już odpowiednio przygotowany. Zrobiłem sobie miecz dodatkowy, dwa dodatkowe kilofy, mam troszeczkę jedzenia tutaj. Mam drewno, to powinno się zawsze robić do kopalni. Gdybyście się zastanawiali, dlaczego wymieniłem drzwi drewniane na żelazne, to powód jest taki, że zauważyłem, że jestem za blisko po prostu wioski i... Oła. Jestem za blisko wioski i wieśniacy po prostu wchodzili mi do mnie, a jeden nawet łóżko mi zajął. I właśnie się zorientowałem w sumie, że potrzebuję jeszcze pochodnie sobie zrobić. Dobrze, że mam jeszcze resztki węgla, takiego nie do pieca. Mam chyba 19 węgla w skrzynce.
Okej. Okay. To sobie zrobię tyle, powiedzmy. Myślę, że wystarczy na jakiś czas. A węgiel i tak będę miał przecież w kopalni. Prawdopodobnie. No, szansa na to, że nie będę go miał, jest tak mała, że nie uznaję, żeby tak było. No nie. Ile tu tych creeperów nas spamiło? Sporo. Okej. Okay. Mam trochę mało HP już. Tylko wszedłem do kopalni i już tak sporo potworów się pojawiło. To słabo. Ale wygląda na to, że to chyba będzie jakaś mała jaskinia. Chociaż może nie będzie taka mała. No dobrze, to ja pozbieram jakieś tam nudne surowce i jeżeli zejdę już do niższych warstw, to się spotkamy ponownie. Aha, chyba natrafiłem na koniec jaskini, ale na jakim wysokim poziomie jestem? 61. Nawet słyszę stąd wieśniaków, więc prawdopodobnie jestem pod wioską. No wygląda na to, że to była jakaś mała po prostu jaskinia, która nie prowadzi mnie w dół, więc będę musiał się chyba sam wykopać i poszukać jakiejś jaskini na niższych poziomach. Chyba będzie dobrze wyglądać, tak myślę. Jestem już z powrotem. Wybudowałem taki mały, fajny szyb głębinowy. Tylko pójdę się przespać i zaraz wracam tam i będę się, myślę, kopać w dół. Od razu z powierzchni. Zrobię to takie szerokie, bo może będę jeszcze w przyszłości tam wracać do kopalni. Nawet myślę, że na pewno. Więc jestem już od razu przygotowany na przyszłość. A moje zdrowie wynika po prostu z walki z creeperami, którą odbyłem jakąś minutę temu. Okej. No dobrze, to ja idę w dół. Widzimy się za jakiś czas. Powiem tak. Wykopałem tunel. Udało mi się go wykopać. Bardzo mi to długo zajęło i dlatego jestem u góry, że się przespałem. Tak mi długo zajęło. Jak widać tutaj wykopałem cały ten tunel. Naprawdę dużo węgla i żelaza w ogóle zdobyłem z kopania jego. Wszystkie te tutaj koble, cobblestone, te bruki wszystkie, które tu widać, to są właśnie wykopane żelaza, węgle i tak dalej. Nawet się tu jedno złoto zdarzyło. Tam nawet mam żelaza i co się okazało? Wykopałem ten tunel i tutaj pojawiła się jaskinia. I nawet nie zdążyłem rozpocząć misji zdobycia diamentów, a ona już się udała. Nie, przepraszam bardzo, że nie nagrałem reakcji, no ale niestety chciałem po prostu to wykopać i nic więcej nie chciałem robić. Chciałem zacząć z powrotem nagrywanie, żeby oszczędzić miejsce na dysku, bo i tak te filmy muszę zachowywać w całości. No i niestety nie udało się nagrać reakcji, ale spokojnie, jako że nie nagrywałem, to moja reakcja nie była jakaś jakkolwiek, tylko się naprawdę po prostu zdziwiłem. O Boże. Ale co więcej? Co więcej? To tam są drugie diamenty. To jest niesamowite. To jest po prostu niesamowite, że ja przekopałem tyle jaskiń. Oj, nie rób tak. Nie rób tak. Nigdy. O Boże. Muszę być ostrożny. Uff, ale się przestraszyłem. Bardzo się przestraszyłem. Naprawdę, autentycznie się przestraszyłem. Ale to jest naprawdę niewiarygodne. Jak ja wcześniej tyle jaskiń zobaczyłem, jak ja dużo wcześniej zobaczyłem jaskiń, żadnych diamentów, a tutaj tylko się wykopałem. Tylko wykopałem się i mam już od razu dwa złoża diamentów. No dobrze, no pierwsze złoże było trochę małe, to jest już trochę większe. Więc mam aż 7 diamentów. Naprawdę okej ilość. Chociaż niewystarczająca mi, ale na początek jest to spoko ilość. Więc pójdę je odnieść do góry i zobaczę, co tutaj więcej można zrobić. Rzeczywiście najpierw je odniosę do góry i potem dopiero pozwiedzam, co tam się dzieje dla bezpieczeństwa. Oczywiście tutaj w tym szybie zrobiłem go tak szerokim, tak wysokim, ponieważ będę tu chciał również robić schody. Nie zajmie mi długo, biorąc pod uwagę to, ile cobblestone'a i innych rzeczy wykopałem, kopiąc ten tunel. Więc surowce mam, wystarczy je tylko postawić te schodki. A taki szeroki zrobiłem, żeby był łatwy i żeby był ładny i łatwo dostępny po prostu. Muszę zebrać plony. Trzciny nie muszę zbierać, bo jak zbiorę jedne pełne plony trzciny, to już będę miał trzciny na całą grę do końca życia. Tak naprawdę. Tyle jej tam zasiałem. No, jakby to nie jest dzięki mnie, to tak naprawdę ja tylko to zaplanowałem, żeby tak zrobić.
Głównie to dzięki temu, jak duże się pojawiło to jeziorko właśnie. Jej, jak dużo tutaj wyrosło plonów. No tak jak mówiłem, bardzo długo byłem w tej kopalni. Może z jakieś 15 minut to kopałem ten szyb. Znaczy bardzo długo, jej, to nie jest bardzo długo, no ale jak na nagranie, czy jak na odcinek, czy cokolwiek, to jest naprawdę długo. Nawet ziemniaki powyrastały. Dobra. Nic się nie popsuło. Nie wolno skakać po roślinach, bo się psują. Okej, te są do wyrośnięcia. Co się już wyrosły. Okej. Dobra, to chyba wszystkie. Chociaż te są jeszcze. No tak naprawdę ziemniaków leci naprawdę dużo teraz, więc nawet jeżeli popsuję jakieś jeden czy dwa plony, to nic mi się nie stanie, bo będę miał ich tak dużo, że no nie będzie mi po prostu szkoda, to będzie mała strata bardzo. Mogę od razu krowę rozmnożyć. Ja na bieżąco rozmnażam te krowy cały czas. Jak widać, ich ilość się powiększa stale. Wszystkie nawet już wyrosły, od kiedy ostatni raz je rozmnażałem, tak długo byłem w tej kopalni. No. Okej, okay. No myślę, że wystarczy. I mam 31 poziom, to też jest naprawdę fajne. Oczywiście z diamentów robię na początku kill-off, ale dwa również zachowuję sobie na enchantment table. Może nie będę go jeszcze zastępować. Może w ogóle go odłożę, bo tak naprawdę idę zaraz do kopalni po to, żeby... Aha, muszę odłożyć te rzeczy. Idę do kopalni po to, żeby poszukać ciekawych rzeczy. Tutaj jeszcze mam trochę, mi się przetapiało. Złoto właśnie, żelazo. No niestety bardzo nieefektywnie się to przepali. No ale cóż, no jak widać, mam naprawdę bardzo dużo cobblestone'a. Andezytu, granitu, diorytu, ziemi też troszkę wykopałem. No to ja odłożę też tapki, plony i mogę schodzić w dół. Nie potrwa długo, więc ja nie muszę tutaj cięcia żadnego robić. Pozwiedzam sobie od razu tamten cały kanion, czy to kopalnia była, cokolwiek. Lawy tam było też trochę, to dobrze. Lawa będzie mi przydatna do zrobienia obsydianu. Żelazo. Ja naprawdę mam już bardzo dużo żelaza. Myślę, że w następnym odcinku będę mógł robić kurczakarkę, żeby żeby mieć stały dopływ jedzenia i efektywny. Jak nie wiecie, jak działa kurczakarka, to dowiecie się w następnym odcinku. Dlatego polecam bardzo zasubskrybować właśnie. Następny odcinek będzie jutro o 18:00 dla was jutro. Myślę, że w nim będziemy robić kurczakarkę. Ja w międzyczasie może sprawdzę na trybie kreatywnym, ile potrzebuję surowców do Jezu. O mój Boże, co się stało? Co się stało? Dlaczego ja dostałem tyle obrażeń? Ojeju. Dlaczego dostałem tyle obrażeń? To było niebezpieczne. Chociaż jakbym tu umarł, to by się nic nie stało. Tak naprawdę. Okej, jest dobrze. Nie. Masz. Skąd one spadają? Kurde, stamtąd? Z góry? Czy coś? Jeżeli tak, to tu nie jest zbyt bezpiecznie. Tak, to jest kanion. Jak widzę teraz już po rozłożeniu, to jest kanion. Wiem na pewno. Czy... Okej. Jak to się stało? Ile on mi zadał obrażeń? Miałem całą żelazną zbroję, no. O nieju. Dobrze, że mam tą kopalnię tak blisko, to mi się tak naprawdę nic nie stało. Większość przedmiotów się zachowała, ale słyszałem, że coś tam do lawy wpadło. Coś do lawy wpadło. Ale no nie miałem zbyt jakby wartościowych przedmiotów przy sobie, prawda? Ale cały mój poziom! Miałem 32 poziom, to był idealny poziom na enchanting. I go straciłem. Dlaczego? Dobra, szybko moje przedmioty. Najważniejsze jest zbroja. Skąd one spadają, ja chcę wiedzieć. Okej. Okay. No! Jak?
Co to ma być w ogóle? Skąd? Skąd? Przecież tam nie może być żadnego miejsca, żeby one się rozpiły. Co, jakieś półki skalne? No niesprawiedliwe w takim wypadku. Co, będę musiał chyba zabezpieczyć ten kanion, tak myślę. Dobrze, że ten creeper wybuchł przynajmniej, to zabił te zombie, bo teraz miałbym problem z nimi, naprawdę duży. Okej. O. Dobra, jest lepiej. Skąd się biorą te zombie? Bardziej creepery mnie zastanawia, skąd się biorą. Widzę, że już straciłem... część zbroi, straciłem nogawice i hełm. Prawdopodobnie wpadły do lawy. Najprawdopodobniej. Tak to generalnie strat nie mam zbyt dużych. Ale mam ekwipunek niepoukładany. Aha, to widzę, że też siekierę straciłem. Okej, w porządku. O nie, straciłem też jedzenie. To akurat nie jest zbyt dobra rzecz. Że straciłem jedzenie. No i co? I one niby spadają gdzieś stąd. No chyba na to wygląda. Że spadają gdzieś stąd. No dobra, to ja muszę wziąć w takim razie surowiec. Jakiś do podbudowania się i dostać się na górę i to wszystko oświetlić. Ale póki co, bardzo dziękuję za oglądanie odcinka. Zapraszamy jutro o 18 na kolejny odcinek. Tak jak mówię, pojawiam się codziennie. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, to proszę o zostawienie subskrypcji. Jeżeli materiał się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli coś się spodobało lub się nie spodobało, możecie wyrazić opinię w komentarzu. A póki co, ja idę. Cześć!